Niech no tak zrobię, żeby było dobrze. I będziemy rozmawiać na dość trudne tematy. Materiałów z aparatu na komputer wpadłam na filmik Patty. Mojej internetowej koleżanki Patty TV, z którą po prostu się znamy. Ludzie nas bardzo mylą, dlatego że jesteśmy dziewczynami i mamy synów, koniec, nie? Nie, no po prostu mamy obie kanały na YouTubie i ludzie naprawdę szalenie nas mylą. I do tej pory tego filmu nie mogłam obejrzeć, dlatego że byliśmy na wakacjach i właśnie pogadankę o wakacjach, jakieś tam zdjęcia i filmiki chciałam wam rzucić. I w tle, jak się to wszystko zgrywało, włączyłam sobie jej filmik i to było trochę właśnie powodem tego, że postanowiłam odpalić kamerę i powiedzieć wam, że wow, jeszcze raz wow. Słuchajcie, to jest tak, że internetowy świat w ostatnich czasach bardzo nas przytłacza. Nas wszystkich, nas twórców internetowych, was osoby, które nie wrzucają do sieci rzeczy. On przytłacza, on jest taki cukierkowy, lukrowany, no niesamowity. Bardzo często jest tak, że my, twórcy internetowi, dzielimy się tylko dobrymi rzeczami, a jak coś się dzieje złego, to nawet gdybyśmy chcieli się wygadać, gdybyśmy chcieli o tym powiedzieć i to pokazać, to tego nie robimy, dlatego żeby nie burzyć takiej super otoczki, tego cukru i tego wszystkiego, co jest tak naprawdę złe. Bo wtedy ludzie nie utożsamiają się z nami. Jest trochę tak, bo wiecie, to jest takie, że trochę jeszcze nie wiadomo, co się powinno robić, co się powinno mówić, jak to wszystko powinno wyglądać, bo tak naprawdę to, co się tworzy i to, co się wrzuca do internetu, to są wieczne eksperymenty. Jak widzicie, to wszystko się zmienia, trendy się zmieniają, to, jak to ma wyglądać, to się wszystko zmienia. No ale słuchajcie, do czego dążę? Do tego, że ostatnio tak bardzo mocno, można by rzec, przełamał to wszystko Krzysiek Gonciarz. Mówię przełamał, dlatego że on jest osobą bardziej publiczną. Jego więcej osób ogląda, więcej osób subskrybuje i on do większej ilości osób też dociera. I jak ja mówię o czymś, co się u mnie dzieje, to po prostu nie docieram do tylu osób, co on. I on przez to, że powiedział, pokazał na filmie, jak płacze, jak czasami nie daje rady, opowiedział o swoich słabościach i o tym, jak wygląda to wszystko, to nagle on się stał dla ludzi bardziej ludzki, zaczęli się z nim utożsamiać. I ludzie, zauważyłam w tym tygodniu, przez te 5 dni, zaczęli coraz częściej, coraz więcej mówić o różnych rzeczach. O tym na przykład mama ginekolog mówiła i płakała na Instastory, że ją taki hejt dotyka, że tak wiele osób jej nie lubi, że ona bierze udział w plebiscycie osobistości roku miasta stołecznego Warszawy i tam pod tym filmikiem, takim krótkim, prezentującym jej osobę na YouTubie, po prostu jedna wielka fala hejtu. Oczywiście tam dużo też było pozytywnych komentarzy i miasto Warszawa też kasuje te negatywne komentarze. No ale jednak, chodzi o to, żeby po prostu otworzyć się, żeby pokazać, żeby mówić. Teraz właśnie oglądając filmik Patty, no też tak, takie emocje mną targnęły i tak, wiecie, oglądając to mówię, wow, to była tak naprawdę u niej niesamowita w tym momencie tragedia. Opowiadała o tym, jak byli na Lazurowym Wybrzeżu, była pływać z Antkiem i świecąca meduza ich poparzyła. I wiecie, i od razu te emocje, które jej towarzyszyły, zaczęły towarzyszyć mi, chociaż ona nie wypowiada, jakie to były emocje, ale opis całej tej sytuacji to zaraz we mnie też siedział, bo wiecie, ten strach, jesteś na otwartym morzu, gdzie nie czujesz dna pod sobą, meduza, która mogła się zaplątać gdzieś, dziecko w kole, w rękawkach, ona parzy, to jest po prostu no, niesamowite, co to mogło być. Wiecie, ja po prostu siedziałam, złapałam się za twarz i mówię, wow, po prostu wow. Tak samo przecież Ola Radomska w tym tygodniu.
Tak samo przecież Radomska w tym tygodniu, wow, ona to jest w ogóle petarda, ona nie przebiera w słowach. Też mówiła o tym, jej filmik też mnie bardzo poruszył. Oczywiście do wszystkich filmów macie na dole linki. Bardzo mnie poruszył, bo mówiła o tym, że ona nie da się zgnoić, nie da zgnoić swoich uczuć, emocji. Ona chce przeżywać życie tak, jak jej się podoba. To, że się cieszy, że czymś się smuci, że czymś się ekscytuje czy denerwuje, to jej wolno to robić i nie pozwoli nikomu, żeby negował to, żeby śmiał się z tych emocji, z tych uczuć. A chodzi tutaj o to, że po prostu ona wydaje książkę i się bardzo z tego powodu cieszy. A ludzie, wiecie, jak widzą czyjś sukces, to nie cieszą się z niego, tylko wbiją szpilkę, żeby coś było nie tak, tak? Jak widzą, że komuś jest wtedy przykro, że jest źle, to czują się lepiej, bo w danym momencie albo czują się równie gównianie, gówniano, jak to się powinno w ogóle powiedzieć, równie źle ogólnie się wtedy czują, albo czują się lepiej, bo im się życie układa, a komuś się noga potknęła i oni w tym momencie lepiej teoretycznie mają, ale praktycznie to nie mają żadnych aspiracji i jedynym ich celem to jest właśnie gnoić innych ludzi. No i wiecie, i to wszystko siada na psychikę, wszystkie rzeczy siadają bardzo na psychikę. Powiem wam szczerze, że ja na przykład bardzo często nie mówię o mnóstwie rzeczy, czy tutaj na YouTubie, czy na Instagramie, dlatego że ja muszę sobie po prostu przetrawić coś w głowie, na chłodno wszystko, żeby dopiero komuś dalej to powiedzieć. A czasami to już jest tak przetrawione, że już mówię, a dobra, nieważne, nie będę wam mówić. Ale może właśnie w dobie właśnie tego tygodnia, który mną tak bardzo poruszył, poza tym idzie jesień, więc ta melancholia, te emocje i to wszystko, jestem teraz taka miękka jesienią, że to po prostu się w głowie nie mieści. No to bardziej we mnie siedzi po prostu. I opowiem wam więc historię z dzisiaj. Z dzisiaj rano, słuchajcie, jest godzina 12, to było chwilę przed 9, więc przed 3 godzin. Mój mąż wrócił wczoraj do domu koło godziny 20:30. Zjedliśmy kolację, tam jeszcze się z młodym bawiliśmy i w ogóle pogadaliśmy, poszliśmy spać koło 23:00. Rano wstajemy, szykujemy się do pracy i tak dalej. I my mamy miejsca parkingowe jedno obok drugiego. Mój samochód stał tutaj z prawej strony. No nie dość, że stoi z prawej strony, to jeszcze te prawe drzwi to są te drzwi, które zawsze otwieramy i wsadzamy Andrzeja. No to wiecie, ja tam pakuję się też z prawej strony, od strony pasażera. Bartek wsadza młodego, młody coś tam wymyśla, a że hulajnogę jeszcze do bagażnika, że coś tam. No i okej, zapakowane wszystko, Bartek już idzie do swojego samochodu, ja idę do mojego i cyk, nagle patrzę, a taka kupa szkła po prostu pod moimi nogami. Patrzę, wiecie, od razu najpierw na lewo, nie? Na jego szybę, a tu szyby od strony pasażera nie ma. A no, akurat ten samochód, którym teraz jeździ, to jest wiano takie sześcioosobowe, taki większy, więc ta szyba jest po prostu wyżej. I ja patrzę, a tu, wiecie, nie ma tej szyby po prostu, takie tylko kawałki, wszystko na ziemi, nie? No i a tu za 10:09 młodego trzeba zawieźć, no co tu zrobić, jak tu zrobić i tak dalej. No to mówię, że dobra, to w takim razie ja jadę, zawiozę młodego. On oczywiście już wszystko słyszał, nie? Że nie ma szyby, że na policję będzie Bartek dzwonił, że on chce zostać i tak. Nie mówię, że nie, że musisz jechać do przedszkola. No i zawiozłam go do przedszkola, przyjechałam, no to Bartek był już u ochrony, żeby zobaczyć monitoring, pan ochroniarz nie mógł mu tego dać, muszą czekać na kontakt z panią, która się tym zajmuje, no i już zadzwonił na policję, no a ja tak, no niewiele myśląc, mówię, idę po szczotkę, odgarnę tylko tą część tego szkła, która jest tutaj na moim miejscu parkingowym, żebym mogła wjechać, no bo wyjeżdżając przejechałam przez to szkło i tak trochę tam nogą odgarnęłam jeszcze, nie? No nie ma zwłok, nie ma krwi, nie ma nic, no co, okazało się, że wybili szybę i ukradli portfel tylko. Była torba od laptopa pomiędzy siedzeniami i myślę, że po prostu o to się chcieli pokusić, o laptopa. Okazało się, że laptop w ogóle był z tyłu w samochodzie. No, ukradli portfel, w którym nie było nic pieniędzy, bo zarówno ja, jak i mój mąż jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby non-stop płacić kartą. Jeżeli trzeba gdzieś zapłacić gotówką, to po prostu idziemy do bankomatu i wypłacamy, albo robimy przelewy. No, jak się ma swoją firmę, to tak naprawdę wszystko już jest tylko przelewami, cyfrowo, kartami i tak dalej. To już tej gotówki się po
po prostu nie nosi. Ja też zresztą nie lubię słyszeć, że a ma pani 2 grosze, a ma pani 2,50, a ma pani coś tam, nie? No to po prostu cyk, karta i bez zbędnych pytań, bo ja przeważnie tych pieniędzy drobnych nie mam, bo daję je Andrzejowi, więc też jest mi głupio, ja się tłumaczę, pani idzie gdzieś tam, rozmienia i tak dalej, to jest po prostu, no taki proces, nie? No, no i co? No i przyjechała policja, no i w trakcie rozmowy tam z nimi, oni tam wiecie, po prostu wypytywali, rozmawiali, no Bartek właśnie pokazał mi tą torbę od laptopa, wziął, wrzucił ją też do golfa, żeby już tam wszystkie rzeczy u mnie były, nie? No i pani mówi, że no w sumie to tak, techników nie ma co tu przysyłać, bo już podgarnęłam tą szybę. Śmiała się trochę. No psa też nie ma co już wysyłać tutaj, bo Bartek już dotykał tej torby. No więc tak naprawdę no to tylko zapraszają Bartka na komisariat, żeby złożył zeznania i tyle. No wiecie, tutaj jest mnóstwo kamer dookoła, wszędzie po prostu. W garażu jest mnóstwo kamer, przy furtkach, w klatkach, wszędzie, wszędzie, więc no nie wiem, strasznie no jakiś naprawdę bezmyślny człowiek to zrobił, ale wiecie, są nerwy przy każdych różnych sytuacjach, nawet zwykła stłuczka drogowa, to są nerwy, tak? Wszystko jest później związane z czasem, który się traci, czyli właśnie spisywanie zeznań, czegoś tam, wyrabianiem dokumentów, tych kart. No to jest po prostu no coś, co jest straszną mordęgą, to się po prostu ciągnie, 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 nie? No, plus, że człowiek jest zablokowany, pół dnia ma tak naprawdę stracone. No, 3 godziny sprzed południa, no jest godzina 12, no to jest jednak bardzo dużo, nie? No więc ja ogólnie powiem wam, że jestem taką osobą, która zawsze była zdziwiona, że ktoś coś może robić takiego dziwnego i negatywnego, że ktoś nagle może słownie zaatakować nawet innego człowieka. Jak mieszkaliśmy na starym mieszkaniu, które kojarzą osoby, które są tutaj ze mną od bardzo dawna. Mieliśmy takie zielone w ogóle ściany, takie tapety. Ja często stawiałam statywy i Bristol tam wieszałam na takiej rurce PCV, żeby po prostu tego zielonego tła nie było widać, żeby białe było za mną. Teraz mam szare, więc jest ok. No i inna w ogóle jest technologia, nie? No wtedy to po prostu wszystko było na zielono, jak z tyłu była zieleń. I wiecie, i mieszkaliśmy w otoczeniu starszych ludzi, ludzi, którzy tam od zawsze byli, albo od nastoletnich czasów. I oni często mieli jakieś różne problemy, że na przykład pies biega bez smyczy, mimo że to było podwórko zamknięte i tam nie było żadnych innych psów, a moja Mija ani się do nikogo nie rzuca, ona zawsze tylko podeszła, każdy ją pogłaskał, ale no jedna pani na użytku, tu tego, po Straż Miejską będzie dzwonić, nie? I wiecie, i to jest to, że ale dlaczego, ale w ogóle o co chodzi, nie? Ktoś wychodził na zewnątrz, wiecie, tam było naprawdę bardzo dużo miejsca, bo to był wielki parking, kasztanowce tam rosły, było dużo zieleni, duża przestrzeń, nie? Ktoś na przykład wychodził palić i szedł daleko, daleko gdzieś tam pod te drzewa, nie? Potrafiła wyjść pani z bloku, który był najdalej położony, że ona czuje ten dym papierosowy, jeżeli to bardzo przeszkadza, że bardzo proszę tego tutaj nie robić. I to nie jest kulturalna rozmowa, tylko to jest po prostu wrzask, nie? Ja też miałam właśnie kilka takich sytuacji. Albo raz podjeżdżałam pod bramę tam i pilot mi nie chodził. Nie wiem dlaczego po prostu brama mi się z pilota nie chciała otworzyć, nie? Podjechał za mną samochód, facet wysiadł, macha rękami, w ogóle drze się niesamowicie. No ja uchylam szybę, a on po prostu drze się na mnie i naskakuje na mnie i w ogóle. No mówię, że mi pilot nie chodzi. No to proszę pi tu odjechać w tej chwili, ja wjadę i w ogóle, no i wiecie, ja taka zestresowana, że w ogóle chłop się na mnie drze i tak no... Jakbym to na chłodno miała przemyśleć w ogóle, to po prostu bym się nie ruszyła, ale zresztą no nie wiem, nadal jak o tym opowiadam, to jestem zaskoczona. Ogólnie chłop kazał mi odjechać na bok, żeby on mógł wjechać i zamknął za sobą bramę, także ja nie zdążyłam ruszyć nawet samochodem, a brama już była zamknięta, nie? A mój pilot dalej nie chodził. Później wiecie, no w tym czasie zadzwoniłam do Bartka, on zszedł po prostu z góry, ten chłop był na podwórku, Bartek wyszedł, otworzył mi bramę, zaczął się coś tam z tym gościem kłócić, ja wiecie, stres, nerwy. Jezu, nie lubię takich sytuacji. Ostatnio taka jedna dziewczyna, którą też obserwuję na Instagramie, Ewelina, ona jest teraz w drugiej ciąży, no też mówi, że miała takie spięcie z panią na parkingu, że po prostu przygniotła jej brzuch drzwiami od samochodu, że nie wiem, czy tam jej zarysowała ten samochód, ale ogólnie powiedziała jej parę niemiłych rzeczy. No to jest po prostu niesamowite, że tyle hejtu, tyle tych niemiłych rzeczy nas spotyka i tak jak mówię,
to spotyka nas wszystkich. Wszystkich spotykają jakieś różne negatywne rzeczy, nie tylko same pozytywne, więc po prostu musicie o tym pamiętać, tak? Po to właśnie nagrywam ten filmik, żebyście wiedzieli, że każdy ma podgórkę, nikt nie ma idealnie, każdy każdego denerwuje i się wkurza i w ogóle, ale chodzi o to, żeby samemu w życiu stwarzać sobie jak największy komfort, żeby mieć jak najmniej tych nerwów i żeby no, to życie jak najmniej nas tak negatywnie zaskakiwało, nie? No a przede wszystkim nie dokładajmy innym ludziom problemów i tego, że może być im nawet chociażby przykro, nie? Ja wiem, ja tak brzmię po prostu jak ośmiolatka, która wierzy w to, że będzie dobrze, ale ja w to wierzę, że będzie dobrze i wierzę, że no, że co, że możemy się wspierać, nawet jeżeli się nie znamy, to że możemy się wspierać, bo ja też się staram być zawsze taką osobą, która tak robi. Jeżeli ktoś ma problem i zwraca się do mnie z tym problemem, to zawsze staram się jakoś pomóc, chociażby nawet dobrym słowem wysłuchać i tak dalej. A potem to wraca, chociażby w dobrym słowie. No. Nie będę już przytaczać tutaj kolejnych rzeczy, ale one są pozytywne. One są naprawdę pozytywne, no. A więc po prostu tak wam chciałam powiedzieć o tym, że nie każdy ma idealnie, nie każdy ma kolorowo, spotykają nas wszystkich różne rzeczy i wszystkim nam się nie chce jesienią wstawać i mamy gorszy czas, ale żeby właśnie powstrzymać się od wyładowywania tego na innych ludziach, bo no bo każdy z nas jest taki sam. Tak jak to zawsze mówiłam, że każdy z nas ma marzenia. Kichasz? Na zdrowie. Każdy z nas ma marzenia. Każdy z nas kiedyś miał złamane serce i każdy z nas kogoś kocha. Każda jedna osoba. Dziękuję kochane za dzisiaj. Mam nadzieję, że zostawicie jakiś komentarz na dole, bo to jest tak naprawdę ważny film. I do zobaczenia niedługo, ten drugi to już będzie właśnie pogadanka o wakacjach.